gościem jest grupa artystyczna Agat. Oto są wolontariusze wzruszenia, których za chwilę usłyszycie. Zdaje prowadzący. A nie, teraz ja. No to ja uzupełnię wasz budżet, ponieważ przez te parę miesięcy, jak przyjeżdżam na wasze spotkania, daliście mi tyle frajdy, że po prostu chciałam się za to wdzięczyć. Ale w tej kolejności, jak się zaczęło. Bardzo proszę. Madziu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Krystian, dla ciebie też, chociaż nie Agatowiec, ale jesteś nadworny kompozytorem tutaj. Och jej, no i dla nich za dużego też. No to na duży przyjdzie za pół godziny, tak powiem. Trochę więcej. To jest właśnie przykład, jak można spać na wasz koniec. Cały Darek. Darka nie ma, ale będzie. Andrzejku, siadaj, kurde. To ja oddam mikrofon, bo ja zupełnie nie znam się na prowadzeniu, ja mogę przynieść wina. Nie na siebie. Proszę. Magdalena. Magdalena. Świetnie, myślę, że uchwycone dwa imiona w jednym imieniu. I trzy słowie Magdy. Cierpliwość, ufność, miłość. Żebym wiedziała. To byś tego nie pytała. To bym tego w ogóle co i tego pytała. Każdy może być wielki. Gra. Gram cały czas. Ale zaraz zaśpiewa. O, z głosem, z wokalem poprosimy, a potem wiersze. Agat, to jest taki, nie wiem, czy to można nazwać, twór. Takie coś, co uzależnia. Wpadłem tylko na chwilę. Gdzieś tam siedziałem w tamtym rogu. Czy pod tamtą ścianą. No może przez tego potwora u góry. Jakaś klątwa, czy jakoś tak to zwoł. Ale fajne, uzależnia. Bardzo sympatyczni ludzie. Zagłębie poetów, które potrafili niesamowicie wciągnąć. Niesamowicie zarazić swoją pasją do poezji. Do czytania poezji. No, z moją posturą i z moją twarzą raczej wygląda na chama niż na poetę. Ale jak widać, poezja łagodzi obyczaje i... No, wybrałem ten utwór spośród naprawdę wielu. Wielu coś nie zdążyłem zrobić na dzisiaj. Bo uważam, że nie ma sensu robić coś na siłę, gonić. To po prostu musi być ta chwila, musi być ten kieliszek wina, później butelka wina. Podobno w Lidlu czwarte wino jest w promocji. To mi pasy cię powiedzieli. Jest nie tylko język chyba uzależniony od czerwonego wina. Thank you.
zielone, żebym móc cię kochać póki są soczyste, zobacz płonę. Cisza, pokój i miłość są dla mnie taką jednością. Miłość, pokój, gdzie jest cisza, która towarzyszy mi wewnętrznie od zawsze i której się doskonale, staram się doskonalić wewnętrznie. Czasami mi się nie udaje, ale szybciej się udoskonalam w ciszy wewnętrznej niż zewnętrznej. Natomiast też poświęciłam tomik tej ciszy, nie opowiem ci tej ciszy, który został wyróżniony na konkursie ogólnopolskim. No gdyby nie ludzie, nie byłoby inspiracji. Gdyby nie ta przestrzeń pomiędzy nami, która istnieje, ja pewnie bym też nie pisała. A, Darek, teraz kolej na ciebie, Darku. Kolej na Krystiana. On cały czas gra. Zgłaszasz nieprzygotowanie. Poprosimy ciszę. Zasada jest jedna. Biały na wesela, czarny na pogrzeby. Oby tych drugich jak najmniej. Zanim wiatr
zapłonie w pąkach. Łąką złotą krzywa, wyśpiewaj na mnie jesienny list. Strofami z dawno miniony chwil, słowa zaczaruj, nim zgaśnie sen. To znowu jest twój srebrny dzień. Wyśpiewaj na mnie jesienny list. Strofami z dawno miniony chwil, słowa zaczaruj, nim zgaśnie sen. To znowu ja, twój srebrny dzień. Tolerancja, miłość, pokój. Wyjaśnij nam, dlaczego te słowa, Darku. I co przetłumaczyć, nie? Jak się rzuca takie słowa na wiatr, to w zasadzie potem od razu człowiek się zastanawia, czemu nie rzucił innych. Ale dla mnie... Co tam było? Tolerancja, miłość i pokój. Też się tak doskonale wiążą z sobą, że bez miłości nie będzie pokoju, bez tolerancji nie będzie pokoju, bez tolerancji nie będzie miłości. I tak mi się sprzęgają, bo jak wszystkie nić świata, chcielibyśmy, żeby był pokój na ziemi, a niestety go nie doświadczamy. I tak mi zawsze brakuje w każdym towarzystwie, w każdej grupie ludzi, z którymi jestem. Chciałbym, żeby ludzie byli wobec siebie tolerancyjni. To znaczy, żeby szanowali tą inność, żeby pozwolili. Nie komentowali tego w sposób taki, że ja bym tak nie zrobił, to co on zrobił jest nie na miejscu i tak dalej, i tak dalej. To mi się marzy. Oczywiście to jest marzenie ściętej głowy raczej. Kochani, przeczytam wam wiersz w Poczcie Głosowej Sumienia, czyli w naszym ostatnim lipnowskim zbiorczym tomiku. Jest wiersz religijny. Rzadki dla mnie, ale jednak. Wołanie do Matki Boskiej Skępskiej. Dla mnie Matka Boska Skępska ma kilka oblicz. Nie wiem, czy to będzie widać przy tym wierszu. Ale była, czy jest dla mnie ważna. Uśmiechnięta nastolatko w gotyckim kontrapoście, ciężar przenosząca średniowieczny półmilenium. Matko Boska brzemienna, brzemienna nie winą, nie grzechem, brzemion nie odmawiająca, brzemię niosąca nie jak kamień u szyi, czy kulę u nogi, czy piąte koło u wozu. Brzemię raczej jak słodkie zniewolenie bukowy miłości. Brzemię krzyża nie swego już w łonie nosząca, choć jeszcze uśmiech mająca na licach, w końcikach ust przeczuwająca ukrzyżowanie. Niosąca ciężar nie do zniesienia, a jednak niosąca aż do zniesienia. Matko Boska przy nadziei, pełna nadziei i bólu, utrzymujesz przy nadziei niespokojnych ogeny i brzemię rodziny. Matko Boska błogosławiona, w błogosławionym stanie, błogosławiona przeczuciem odkupienia,
Bogu u nas sławiona w drewnianych postaciach. Matko Boska Dobrzyńska, koronowana wymyślnie skępska panienko, w kaplicach z księżycem u stóp rozsiana po Dobrzyńsce, Kujawach, Mazowszu. Baniasta barokowa królowo kapliczek przydrożnych. Matko, co trafiłaś na rozstaje dróg dobrzyńskich, mazowieckich, kujawskich, choć nie ta smukła gotykiem. Przecież zagościłaś w naszych umysłach i sercach, baniasta królewno, na krzyżówkach ścieżek, ostatnio czasem opuszczona, zabrana z kapliczek, wyobcowana w szeregach, w gablotach muzeum. Goszczę u ciebie w klasztornym kościele i albo harto, jak turysta, podnoszę wzrok i patrzę ci w twarz, wypatrując w oryginale sprzed pół tysiąclecia śladów dłuta na twoich licach, szukając średniowiecznego układu ciała przykrytego suknią, przemierzając wzrokiem perły barokowej sukienki i wota kontemplując dziewczynę w ołtarzu, albo skruszony i wdzięczny padam ci do stóp, matko, w podzięce za moją nadzieję ziszczoną. Ja teraz? To z Magdą. Bo to... Nie. Znaczy się Magda poprosiła, żeby przeczytać z nią wiersz, które ona napisała w ostatnim tomiku Jawieczną Anankę, Oni do siebie listy. I wiersz jest podzielony na dwie sekwencje. Ja odczytam tą dla faceta. Ona. Tu na dachu te... O Jezu, przepraszam. Tu na dachu targany tęsknotą czekam, aż deszcz opłucze dachy bez osłony. Leżąc tak półsennie, zmyję resztki pożądania, jego płomień ugasi chociażby na chwilę. Jej nagość jest wolna od szaty, jak piorun kulisty rozbłyśnie, w czerni tysiąca i jednej nocy zaświeci, dłonie nasyci lepkim owocem spełnienia. Niech nas ciemność uwiedzie, wróci głodu wieczne nienasycenie. Od opuszków palców po narzęsie rosę ciała wezbranego nagle brakiem ukojenia. Tak blisko do krzyku naszym w niebo głosom, otchłań ciszy tej nocy nie kątna, lecz cierpliwie czeka. Tłucze się gdzieś po cienku nieme echo szczęścia i słaniają w mroku lusterka ekstazy. Powiedz mi, po raz który, ile to już razy ze mną, wiem, że jesteś, ale o czym skrycie marzysz? Jestem i wzbieram winnym gronem lata. We mnie słodycz czysta czerwieni brzemiennej czereśni. Śnię ten sen jogurtowy, co się ledwie przesił. Cała nachylona nad jeszcze uśpionym strumieniem. Wejdź i wzejdź we mnie, a w dotchu utraty. Podyga od wzruszonej ziemi i wielkiej oberwanie chmury. Zamknij raz na zawsze, zatrzaśnij w ramionach, bo skoro to nasze niebo, to i anielskie tam chóry. Zachłanna jak myśl, muzy samotność. Zanim nie zasnę moich pragnień i przeczuć, nie dzielę z nikim. Po
poezji smutkiem uświęcam złudzenia, błysk delikatności zostawiam w sercu. Własną wersu niszę wysłacam, czasem puentę zamienię w tęczę. Medlanej bańki a radość życia zapiszę w wierszu. Poetka, kobieta, szafarka natchnienia. Ja wieczna Anankę. Na koniec przeczytam wiersz, który każdy zauważył, gdy przyszłam na Lipnowską Grupę Literacką w 2019 roku, gdzie czytał Darek. Znalazłam pod łóżkiem starą miłość. Była zakurzona, miała zmęczoną twarz. Uginała się pod ciężarem wspomnień. Wychyliła się jeszcze raz. Uroniła jedną łzę i umarła. To teraz może Krystian, co? A to może jeszcze coś innego. W międzyczasie byłem tam tak nieelegancki, propos tego, że jestem chamem, a może nie. Napisałem do zaprzyjaźnionej Biblioteki Narodowej i stamtąd dostałem odpowiedź, płać abonament. I jeszcze druga wiadomość była w postaci pewnej fotografii. I może zaśpiewam coś o tej fotografii.
Dziękuję bardzo, bardzo. Przez moment się zastanawiałem naprawdę, czy to ja napisałem. Naprawdę, tak dawdy, gdzieś może rzadko, ale to fajnie, że jakiś taki tekst niespotykany cię poruszył. To znaczy nie eksponowany przeze mnie. To ja bym chciał taki wiersz, który urodził się z opowiadania, z rozmowy i z jednego w zasadzie zdania. Wiesz, moja babcia mówiła, że Niemiec to chociaż pachnie, że Niemiec to chociaż pachnie. I pogrzebałem sobie trochę w internecie, znalazłem parę wiadomości o tej babci, skąd pochodziła, czym się zajmowała. I powstał wiersz pod tytułem Lekcja historii, poświęcony pani Ani Korneckiej, która urodziła się 24 lipca 1914 roku i żyła 100 lat i 5 miesięcy. W starym Samborze, siedząc na progu domu Witeszczaków, gdzie drobnymi paluszkami dziergałaś opowiadanie o ludziach rozrywanych jak twoje firanki. Tam, gdzie na skraju lasu w narzuty zawiniętych twój Adam chował braci pomiędzy resztkami spalonych ciał. Oparty wspomnieniami o konar wrzozy, trzaskający pod naborem samolotu, pytam, jak mam nauczyć się historii, skoro zabrałaś w swoich oczach ten strach małej dziewczynki, cuchnącej plecy. I w zasadzie to jest... Tomiku poświęconego pamięci Haliny Poświatowskiej. Ostatecznie jestem sama. Wiersze też są same. Zagadujemy pióro. Pomyślałam, że to absolutny czas. Bez troski, bez udręczeń. Raj. Powietrze oddycha. Wiatr zabarwia świat odcieniami, maluje zadziwieniem. Pięknie tu z tobą być w ten sposób. Posiedź ze mną. Zapatrzmy się w życie, które żyje za mną. Pomyślałam, szkoda. Szkoda, że nie jestem wiatr. I z tego samego tomiku. Rzucam się w każdą chwilę, łapczywie, zachłannie, bez umiaru. Umieram ze śmiechu. Taka forma samobójstwa. I na wszelki wypadek uwierzę w skrawek nieba. Zmaterializuję wieczność. Piszę wiersze, to już z tomiku omijając czas. Piszę wiersze i czytam w wyobraźni. Myśli snuję wokół twoich spojrzeń, niezatrzymanych. Wiersz oddycha mną. Rozkwita i podziwia sen. Uczucia malują nasz portret, niedokończony. Zatrzymuje mnie cisza. Gra koncert w międzyczasie. Wiersze tworzą nas. Jak opowiedzieć ci ten moment, gdy znikam? Pamiętam wtedy inne zdarzenia i strachu nie czuję. Jasność i cisza nanizują mnie. Wplatają koralami w makramę. Zawieszona pomiędzy tam a tutaj
czuję jedność i nic więcej, ani mniej. Jak opowiedzieć ci ten moment, gdy wracam? Pamiętam wtedy inne zdarzenie i czuję niepokój w nas, zacienia spojrzenie. Nie wiesz, co czujesz i ja nie wiem. Zawieszona w perspektywie bez horyzontu jestem. I jest za dużo mnie i ciebie. Odchodzę i jestem wtedy najbliżej, gdy milczę. Niczego nie pamiętam i nie pragnę. Oddycham bez potrzeby pragnienia. Miłością rozplatam więzy. Uwolniona jestem wszędzie, poza czasem. Kocham nas i nic więcej, ani mniej. Chyba kolejny numer z tych cyklu zaczepnych. Ja powiem tak, miałem go przeczytać, a on go wyśpiewał.
Ale muszą mieć fajne... Nie, no to poproszę już o nagrodę. Nie, no przeczytaj. Dobra. Zobaczymy, jak to brzmi. Dobra. Nie, no to nie będę tego... Nie, no przeczytaj ten wiersz. Czytaj, może zrozumiał w końcu tekst. Bo ja mam taką wadę, że seplenie i mam wargę na nosie i nie każdy rozumie ten tekst po prostu. Tak w humorystyczny sposób, że powiem. Piosenka z ciszą. Wystarczy chcieć, by znaleźć taki sposób, żeby coś mieć. Niech wszyscy to usłyszą. Tych kilka słów oddycha w twoich włosach. Przemilczasz. Lecz odbija im się ciszą. Pani mnie obmacuje wzrokiem na przystanku, a przecież się nie znamy z tej najlepszej strony. Na łące nie zerwałem kwiatu o poranku. Nie rozkwilałem się jak słowik pod balkonem. Rzeką potu nie płynął żaden z pani wianków. Nie mój wodnik ubierał tu kwietną koronę. A pani mnie rozbiera, robiąc z nas kochanków i wzroku wkłada rękę tam, gdzie cały płonę. I mówi pani mi, że znam się z przystanku, że pada deszcz, a deszczu krople wtedy słoni. Kiedy wpisując się na piętrolinię barków, pani piosenką sprawia, że i ja zachłonę. Wystarczy chcieć, by znaleźć taki sposób, żeby coś mieć. Niech wszyscy to usłyszą. Tych kilka słów oddycha w moich włosach. Przemilczę, lecz odbija im się. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, że byli z nami. Chcecie posiedzieć, to proszę. Chcecie posiedzieć, to prosimy zjeść ciasto. A zdjęcie w sumie? Za chwilę, bo jeszcze Krystian na koniec coś nam zagra. Bo, i po Krystianie. Bo zdjęcia będą po Krystianie. Tylko to po mnie zostanie. Co zostanie po Krystianie? Prosimy Krystian. Nawiązując do każdego z utworów, który miałem przyjemność skomponować muzykę, nagrać i jakby stworzyć teledysk, co można zobaczyć na YouTubie, czyli Agat Wiecznie Żywy. Tak mi się przypomniało, Zbyszku, jak mieliśmy już wersję finalną i nagle przed premierą Zbyszek powiedział, że tam jest kwili, a nie kiwał. No. Znaczy, że Krystian ma skłonność do przekręcania, już o tym mówił. Oczywiście. I nie udało ci go wykiwać jednak. Nie no, musieliśmy z powrotem otworzyć straki i dobrze jest technika. A mogłeś go wykiwać. Nie no, fajnie. To się Bata doczekałaś. Utwór, który znalazł się na płycie. A czy wy pamiętacie swoją pierwszą miłość? Ten stan, kiedy zakochanie stało się miłością? Za tych lat
czekam tu wciąż. Kiedy zakochanie staje się miłością. Dziękujemy wolontariuszom zrzeszenia, czyli grupie AGAT. Zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Bierzcie plakaty, bo wspólne zdjęcie jest z plakatem. Chodźcie, Jurek, Renia. Chodźcie, chodźcie. Zapraszamy wszystkich. Nie pytasz, co o mnie, ani ja nie pytam, czy zmieniło się coś może, albo nic. Dziś znów przemierzam czas, nic nie zatrzyma mnie i nie przyspieszy. Nie sprawi, że zniknę, gdyż to trwa.